Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym materiale będziemy butowali komputer do retro gier z lat 90. z użyciem karty graficznej Voodoo 3. Voodoo 3 to karta graficzna z końcówki lat 90., która była, można powiedzieć, takim świętym graalem, czy wręcz marzeniem wielu pecetowych graczy. Ogólnie historia firmy 3DFX i wszystkich akceleratorów wcześniej Voodoo jest naprawdę bardzo interesująca. Voodoo 1 czy Voodoo 2 były to akceleratory graficzne i przykładowe one do działania wymagały jeszcze osobno karty graficznej. To co ja mam tutaj, czyli Voodoo 3, jest to już tak zwany all-in-one, czyli mamy tutaj funkcjonalność karty graficznej i akceleratora 3D zamkniętą w jednej karcie. Dlaczego karty Voodoo były tak wyjątkowe i pożądane? Jak działają gry na takiej karcie graficznej i dlaczego w ogóle postanowiłem zbudować taki komputer? O tym dowiecie się z dzisiejszego materiału z serii Retro. Zapraszam! Okej, na samym początku chciałbym chyba wyjaśnić, dlaczego w ogóle postanowiłem zbudować taki, powiedzmy, retro komputer do starszych gier. Otóż Windows sam w sobie ma całkiem niezłą kompatybilność wsteczną, trzeba to sobie powiedzieć, ale prawda jest taka, że wiele gier z lat 90. no nie działa specjalnie dobrze na współczesnym sprzęcie. Oczywiście są serwisy takie jak GOG, które umożliwiają nam granie w starsze gry na współczesnym sprzęcie, ale po pierwsze nie mamy tam do dyspozycji wszystkich gier, a po drugie, kurczę, nie ma w tym jakiejś takiej magii, mam wrażenie. I dlatego właśnie postanowiłem zbudować sobie taki komputer z Windowsem 98 Second Edition i z taką właśnie kartą graficzną, żeby odpalać wszystkie starsze gierki. Do tego karty graficzne i akceleratory Voodoo wykorzystywały API graficzne Glide, które do dzisiaj zresztą ciężko jest emulować i niektóre efekty graficzne jesteśmy po prostu w stanie uzyskać tylko i wyłącznie na starym fizycznym sprzęcie. Okej, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego karty Voodoo są tak wyjątkowe, dlaczego dzisiaj wiele kolekcjonerów chce je po prostu mieć, co one mają w sobie takiego specjalnego. Przede wszystkim te karty są wyjątkowe ze względu na to, że wykorzystują wcześniej wspomniane API graficzne Glide. W dużym uproszczeniu było to, można powiedzieć, takie konkurencyjne rozwiązanie dla Direct 3D, które przerodziło się w DirectX-a, czy alternatywnego OpenGL. Z racji tego, że firma 3DFX stworzyła to API graficzne i było one stosunkowo proste do użycia przez programistów i dawało też całkiem sporo możliwości, no to przez pewien czas po prostu zdominowało ono rynek gier, no i była spora część gier, które wykorzystywała właśnie to API. Często właśnie gry na kartach Voodoo nie tylko działały lepiej, ale też co ważniejsze wyglądały lepiej, bo niektóre efekty graficzne były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich. Przykładowo w latach 90. mogliśmy za pomocą właśnie kart Voodoo uzyskać rozmywanie tekstur, anti-aliasing FSAA, czy przykładowo lepsze cieniowanie. Ja tutaj teraz na ekranie wrzucę Wam kilka porównań, które udało mi się wykopać w internecie. W niektórych grach jesteśmy w stanie różnicę zauważyć gołym okiem, natomiast w innych trzeba by było troszeczkę się przyjrzeć, żeby takie różnice zauważyć. Niemniej jednak różnice są, a z racji tego, że ja nigdy za czasów świetności nie miałem komputera z Voodoo, to pomyślałem, że kupię taką kartę, zbudujemy takiego kompa, no i pobawimy się. Natomiast jeśli chodzi o kartę, którą ja kupiłem, jest to dokładnie model Voodoo 3 3000. Nie był to najmocniejszy wariant wprawdzie, ale jeden z tych mocniejszych. Posiada 166 MHz taktowanie rdzenia, 16 MB pamięci VRAM. No i ja za swój egzemplarz zapłaciłem coś około 300 zł, więc no jak na kartę z lat 90., no to chyba każdy z Was zgodzi się, że jest to dość sporo, ale mam nadzieję, że będzie to warty zakup i że gry będą nam działały bardzo fajnie. Dobra, a teraz przejdźmy do samego komputera, przy którym będziemy dzisiaj grzebali. Myślę, że starsi widzowie doskonale rozpoznają już tą budowę. Jest to dokładnie komputer, który pojawił się w czwartym odcinku z cyklu Komputer ze śmietnika.
Tak, sprawdziłem go już, działa, wstępnie go już nawet przygotowałem, to znaczy zainstalowałem na nim Windowsa 98 Second Edition, ale teraz co chciałbym zrobić, to chciałbym go razem z Wami nieco ulepszyć. Jeżeli chodzi natomiast o speckę tego potwora, to mamy tutaj jednorodzeniowy procesor Intel Celeron, który ma taktowanie 1 GHz, a także mamy 256 MB RAM-u w kościach SDRAM, a konkretnie to w jednej kości. Do tego wrzuciłem tutaj 30-gigabajtowy dysk HDD pod złącze IDE. No i oczywiście dorzucimy tutaj naszą kartę graficzną Voodoo 3. Z tego miejsca chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Kamilowi Tech Testers. Pozdrawiam wujek, za to, że dał mi procesor Pentium 3. Mało osób o tym wie, ale Kamil zrobił dwa bardzo fajne filmy na temat akceleratorów Voodoo 2 i co ciekawe, akceleratory Voodoo 2 można było spiąć w SLI. I Kamil przygotował o tym film. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli, żebym się na przykład wybrał do Kamila i żebyśmy zrobili pojedynek mojego komputera z jego PC-tem z Voodoo 2 SLI. To by było ciekawe, co? Dajcie znać. W ogóle to jest dość zabawne, bo żeby wyciągnąć płytę główną, najprościej będzie odkręcić ten panel tutaj boczny, więc przykładowo tutaj mamy dodatkowo śrubeczkę. Wychodzi w ten sposób. Siup! I tutaj mamy dostęp do całej naszej płyty głównej. Teraz pytanie za 100 punktów, jak się ściąga w ogóle taki radiatorek. Ojajaj. Aha. Dobra, już chyba widzę, jak to trzeba zrobić. Ło matko, ale tu mamy syfu. Udało się ściągnąć. No chyba nie był ten cooler nie był chyba ściągany naprawdę przez długą ilość czasu. No i mamy nasz procesorek tutaj, upsi dupsi, ale będzie bajzel. Patrzcie go, jaki fajny celeronik. No, no, no. Wiecie co, po takiej głębszej analizie, który z tych dwóch procesorów będzie lepszy, dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie ten Celeron będzie troszeczkę szybszy ze względu na to, że procesory mają takie samo taktowanie FSB, mają tyle samo cache'u, a po prostu Celeron jest o 100 MHz szybszy. Cóż, no, przynajmniej wyczyściliśmy i prawdopodobnie po raz kolejny użyjemy tutaj Celerona. Okej, tak więc poskładałem kompa do kupy, zmieniłem pastę termoprzewodzącą, mamy założony działający RAM, poskładałem obudowy, uporządkowałem w miarę trochę kable. No i teraz nie pozostało nam nic innego jak zainstalować to cudeńko, zainstalować drivery, no i pograć w jakieś gierki. Chciałbym w końcu zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Lecimy. Okej, tak więc nasze Voodoo przyjdzie pod złącze AGP. Pyk, pyk. I siadło. Jeszcze tu mamy śrubeczkę do przekręcenia. No i to będzie wszystko. Odpalamy machinę i zobaczymy, czy będzie obraz z Voodoo. No. I jest Voodoo 3 3000. O tak. Windows 98. Pobrałem w ogóle jakieś drivery, które zostały, zdaje się, zmodyfikowane przez jakichś fanów. To są jakieś beta drivery 1.0.9, czyli najnowsze, które były pod Windowsa 98. No i dobra. Glide. Mamy Glide. OpenGL. DirectX. I musimy zrestartować nasz komputer. No dobrze. Soon after. I tak, mamy zainstalowany driver do 3DFX Voodoo 3. To urządzenie działa poprawnie, więc no dobra, nasza. Chyba działa. I słuchajcie, zanim przejdziemy do faktycznego grania, chciałem Wam pokazać jeszcze taki fajny panel, który mamy. To jest 3D HQ Tools. Nie wiem, czy to jest akurat oficjalne narzędzie, ale z tego co widzę, możemy tutaj sobie nawet sterować zegarem naszej karty graficznej i prawdopodobnie możemy sobie ją albo podkręcić, albo nieco skręcić. Oczywiście ja tego nie będę robił, bo chciałbym, żeby podziałało mi jak najdłużej. A mamy pasywne chłodzenie, więc nie chciałbym po prostu przesadzić. Możemy sobie wybierać normalnie rozdzielczość, możemy sobie wybierać ilość herców, z jakimi chcemy, żeby nasz monitor pracował, dlatego na przykład nie miga, bo mogłem ustawić 60 Hz. Tu mamy jakieś dodatkowe ustawienia co do Glide i OpenGL, a także mamy dodatkowe ustawienia dotyczące Direct
3D. Kurczę, za każdym razem jak konfiguruję Windowsa 98 i potem babram się z wszystkimi sterownikami, nabieram respektu, jak dobrze jest to zrobione dzisiaj. Dzisiaj to na dobrą sprawę instalujemy sobie system operacyjny, klikamy automatyczną aktualizację i wszystko się samo robi. Tutaj manualnie trzeba było instalować dosłownie wszystko. I z racji tego, że mam troszeczkę problem ze zintegrowaną dźwiękówką, pomyślałem, że zainstalujemy sobie takiego fajnego Sound Blastera, który jest na złącze PCI, no i powinien działać całkiem nieźle pod Windowsem 98 i będziemy mieli normalnie wszystkie fajne dźwięki. 15 minutes later. Ja mam z siebie czasami naprawdę konkretną bekę. Okazuje się, że akurat ten konkretny Sound Blaster, którego mam w studio, nie wspiera Windowsa 98. Najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że mam takiego Sound Blastera w domu, który na pewno jest kompatybilny i teraz mam takie, że... No w każdym razie przyszliśmy tutaj dla karty Voodoo, poinstalowałem wszystkie drivery, poinstalowałem wszystkie DirectXy, poinstalowałem wszystkie gry. No i nie pozostało nam nic innego jak to odpalić i sprawdzić, czy w końcu Glide zadziała i czy te gry działają dobrze i czy wyglądają świetnie. Pierwszą grę, którą muszę sprawdzić, to jest gra chyba, w którą najwięcej grałem przez całe dzieciństwo, czyli Need for Speed 3 Hot Pursuit. I jestem niesamowicie ciekawy, jak ta gra będzie wyglądać. Jest 3DFX! Okej, czyli odpala nam się Glide na pewno. I ja właśnie zawsze się zastanawiałem, bo na screenach jak patrzyłem, to ta gra zawsze wyglądała lepiej niż u mnie na kompie. Więc jestem mega ciekawy. Kurde, szkoda, że nie mamy muzyki. Ach, podłożę wam jakąś. W każdym razie, okej, tutaj mamy nasze autka. Może wcześniej jeszcze sprawdźmy sobie opcje graficzne. Okej, czyli mamy 1024, wszystko mamy na high, wszystko mamy full. Okej! I rzeczywiście są rozmyte te tekstury wszystkie i ta gra nie wygląda aż tak kanciato. No proszę. I ta gra w ogóle tak dobrze chodzi. W sensie, no to spokojnie wyciąga pełną ilość klatek, tyle ile powinno. Z 60 to jest na luzaku. Pamiętam, jak jakiś czas temu robiłem film, gdzie miałem Pentiuma 2 i tam miałem jakąś inną kartę graficzną i pamiętam, że byłem zdziwiony, że ten Need for Speed tak słabo chodził, a tutaj widzę w ogóle jakaś mgła jest taka, jakby tego wcześniej nie było, mi się wydaje, na tych innych efektach. No proszę. I te odblaski są jeszcze w karoseriach. Kurde. Elegancko. Matko, tyle wspomnień, same dobre. I pozostając w klimatach Need for Speeda, teraz włączymy sobie Need for Speeda 4. High Stakes albo Road Challenge, w zależności od regionu. Tutaj u nas jest High Stakes. Niech, że tak będzie. O matko, jak ja już dawno w tą grę nie grałem. Ojaj, widok z kokpitu mamy tutaj już troszeczkę bardziej trójwymiarowy. I jak to działa w ogóle dobrze. O matko. Tyle wspomnień, same dobre. Nie wiem, czemu mamy taki jakby widescreen zrobiony, ale na maksymalnych ustawieniach. Kurde, jak ta gra śmiga dobrze. Ja was kręcę. I dlatego ja uwielbiam raz na jakiś czas robić sobie takie retro odcinki, gdzie wracam do jakichś swoich starych gier i bawię się starym sprzętem, bo no to jest aktywacja tak dobrych wspomnień, że to się w głowie nie mieści przecież. To jest coś niesamowitego. Przecież no ja tą mapę znam na pamięć, no. Ja cię kręcę. Okej, a teraz startujemy z Unreal Tournament, grę, w którą nigdy nie grałem w czasach świetności, ale wiem, że ona również korzysta z Glide i wygląda przy tym fantastycznie. I okej, widzę, że tu już mamy jakąś cutscenkę. To jak rozumiem będzie deadmatch. Okej, i kurczę, chodzi to naprawdę super i wygląda też bardzo ładnie. Teraz mamy wybrany w ogóle renderer, okej. Ho, ho, ho! O kurde! Double kill! Dobrze! Nigdy w życiu, słuchajcie, nie grałem w Unreal Tournament. To jest moja pierwsza w ogóle próba grania w Unreal. Co to jest? Jakieś piłami to strzela? Matko! Czemu ja nigdy nie grałem w tą grę? To brzmi jak tona dobrej zabawy, a coś nam przycięło w pewnym momencie. Kurde, ale działa to dobrze i wygląda też bardzo ładnie. No nieźle. O ja, ale mam machine guna, patrzcie. O kurczę, ale to jest
spoko. Okej, okay, a tutaj mamy, proszę Państwa, kultowego Quake'a 2, który w tym momencie działa w trybie software'owym. Popatrzcie na przykład na podłodze, jak strasznie jest rozpikselowana i tutaj jak są te rzeczy rozpikselowane. I teraz przełączymy się w tryb OpenGL. Niestety, z niewiadomych mi przyczyn mamy tutaj tak, do wyboru default OpenGL, mamy 3DFX OpenGL, czyli właśnie korzystanie z całego Glide, a także PowerVR i niestety nie chce działać to 3DFX-owe OpenGL. Nie mam pojęcia dlaczego, zainstalowałem najnowsze oficjalne łatki, jakie były w Quake'u. Mimo to nie chce to zadziałać, więc pokażę Wam po prostu zwykłego OpenGL-a. Niemniej jednak to i tak był naprawdę bardzo duży przeskok graficzny, no i sama gra też działała lepiej na OpenGL-u i wyglądała lepiej. Więc o, jak sami widzicie, teraz mamy ładnie rozmyte te tekstury tutaj. Nie jest po prostu taka straszna pikseloza, no i sama gra też działa dużo bardziej responsywnie, są trochę inne kolory. No, od zwykły Quake 2. No. Tadam! Możemy sobie chodzić i robić piu piu piu, piu piu piu, piu. Oczywiście pomimo tego, że mamy tutaj 3DFX-a, możemy oczywiście odpalić szereg gier, które no, są dużo starsze z epoki lat 90. Przykładowo no, bez problemu możemy sobie grać w Doom 2, no i będzie to działało bez najmniejszego problemu. Właśnie to jest fajne w przypadku tej karty Voodoo 3 i ogólnie takiego komputera pod Windows 98, że de facto możemy sobie wziąć każdą dowolną grę, która była z lat 90. czy nawet troszeczkę starsza i ona powinna nam bardzo dobrze działać właśnie przez to, że mamy Windowsa 98, który, no jak wiemy, bazował jeszcze na DOSie. No i oczywiście musiałem sprawdzić mojego ukochanego prehistorika, czy działa. Działa i nawet jakieś dźwięki mamy dodatkowo. A to zwykły brzęczek nam brzęczy na razie. Pięknie, działa. Więc ja się bardzo cieszę, nie mogę się doczekać, aż sobie tutaj wrzucę porządną kartę dźwiękową i będę miał granie. Tak, więc jakby ktoś z Was się zastanawiał, gdzie znikam, to, to wiecie. Słuchajcie, ja się niesamowicie jaram, że udało mi się zrobić ten komputer i że ten akcelerator w ogóle działa, no bo jakby nie było, jest to karta, która ma 20 lat na karku, więc to trochę też jest taka loteria zawsze. W każdym razie niesamowicie cieszę się, że mam w końcu komputer z Windowsem 98, który będzie jako taka kapsuła, że gdy będę miał ochotę pograć na jakieś gry z lat 90, moje ukochane Need for Speedy, Lomaxy czy inne Dungeon Keepery, po prostu będę mógł go podłączyć, wrzucić grę i się nią cieszyć. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał, że może czegoś ciekawego się dowiedzieliście, a może poczuliście nutkę nostalgii, bo w latach 90. może ktoś z Was był na tyle szczęściarzem i posiadał takie cudeńko. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jest.